No, mamy do czynienia z absolutnie wyjątkową sytuacją. To znaczy do tej pory, po roku 1989, żaden rząd nie wpadł na taki pomysł, aby przyjąć ustawę, która jest kompletnie niezgodna z konstytucją, narusza jej wiele artykułów, przede wszystkim artykuł 228, i jest to ustawa, która wprowadza tak naprawdę możliwość zaprowadzenia dyktatury, bo tutaj trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem, przyjęcia niekonstytucyjnej ustawy, która daje władzy możliwość przerodzenia się w tyranie. I myślę, że to sformułowanie tyrania plus wcale nie jest tutaj na wyrost, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z projektem ustawy, na mocy której można przejąć dowolną firmę, można wprowadzić pełnomocnika zamiast burmistrza, po to tylko, żeby realizować swoje cele polityczne. Mamy próbę przeforsowania niekonstytucyjnych stanów nadzwyczajnych, bo zgodnie z artykułem 228 obecnie obowiązującej konstytucji mamy przecież 3 stany nadzwyczajne. Powtórzę tylko: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny. Natomiast tutaj tylnymi drzwiami niejako próbuje się wprowadzić 2 dodatkowe stany, czyli stan zagrożenia i stan pogotowia. W ramach tychże stanów minister i wojewoda, mówimy o ministrze spraw wewnętrznych i administracji, no właściwie uzyskują uprawnienia dyktatorskie. To jest coś nieprawdopodobnego. Będzie można zabrać firmę, będzie można wykluczyć z udziału we władzy samorządy, będzie można wprowadzać pełnomocnika, który w imieniu wojewody będzie zarządzał gminą, jeżeli wójt, czy burmistrz, czy prezydent nie będzie chciał realizować wytycznych wojewody. No, mamy do czynienia z absolutnie, tak jak powiedziałem, sytuacją niebywałą po roku 1989. I tutaj myślę, że warto na samym wstępie skoncentrować się na kwestiach wolnościowych, na kwestiach uderzenia w wolności i w prawa obywatelskie. Proszę sobie wyobrazić, że na mocy tego projektu ustawy, a konkretnie artykułu 43, będzie można zawiesić działalność gospodarczą dowolnego przedsiębiorcy. Podkreślam, będzie można zawiesić działalność gospodarczą dowolnego przedsiębiorcy na widzimisię polityczne. Mówi się o nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju. To jest bardzo głębokie naruszenie praw i wolności obywatelskiej. Mówi się także o całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły. No co to znaczy reglamentacja zaopatrzenia? Powrót do kartek. Te, które jeszcze tutaj nasi starsi widzowie zapewne pamiętają, kartki na mięso, na żywność, które były w okresie PRL-u. Mówi się właśnie o wprowadzeniu reglamentacji zaopatrzenia. Mówi się o ingerencji państwa w gospodarkę. Chodzi konkretnie o nakaz stosowania cen ustalonych na towary czy usługi. I to jest bardzo głębokie wejście tak naprawdę na ten poziom etatyzmu, na poziom regulowania gospodarki przez państwo. Co więcej, co dalej? Mówi się o obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, które są niezbędne do zwalczania chorób zakaźnych czy skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Co to znaczy? To znaczy, że usuwa się dobrowolność na przykład szczepień, wprowadza się obowiązek szczepień, bo przecież szczepienia są traktowane jako środek profilaktyczny w zwalczaniu chorób zakaźnych. Jest to dokładnie wyszczególnione, szanowni państwo, w artykule 43 punkt 7. Warto na to zwrócić uwagę. Co to znaczy obowiązek poddania się leczeniu w przypadku skażenia promieniotwórczego? To oznacza na przykład obowiązek przyjęcia tabletek z jodkiem potasu. Obowiązek, niedobrowolne poddanie się tym zabiegom. Czyli mamy do czynienia z wprowadzaniem tylnymi drzwiami rozwiązań absolutnie niekonstytucyjnych. Rozwiązań niekonstytucyjnych godzących w podstawowe wolności i prawa człowieka. No, narzucenie obowiązku szczepień czy narzucenie obowiązku przyjmowania tabletek z jodkiem potasu jest absolutnie niezgodne przecież z podstawowymi prawami człowieka zawartymi w Konstytucji RP. Oprócz tego,
jest mowa w tej ustawie o obowiązku poddania się kwarantannie, mówi się o obowiązku stosowania różnego rodzaju środków czy zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Tych obowiązków jest zresztą znacznie, znacznie więcej, ponieważ myślę, że warto zwrócić uwagę na punkt 13. Mówi się tutaj o obowiązku, o możliwości w ogóle dokonania przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części. Mówi się o nakazie ewakuacji, mówi się o zakazie organizowania lub przeprowadzenia imprez masowych, mówi się o nakazie czy zakazie przemieszczania się, nawet mówi się o zakazie określonego sposobu przemieszczania się. Co więcej, mamy do czynienia z absurdalnymi wprost zapisami, że można wykorzystać bez zgody właściciela nieruchomość bądź rzecz ruchomą dowolnego obywatela. No coś nieprawdopodobnego tak naprawdę. Czyli mamy do czynienia nie tylko z wprowadzaniem tylnymi drzwiami obowiązku szczepień, obowiązku przyjmowania środków przeciwko różnego rodzaju, czy mających chronić przed na przykład chorobą popromienną i tak dalej, ale także mamy do czynienia z próbą wprowadzenia takiego przepisu, który pozwoli właściwie dokonać przymusowej rozbiórki dowolnego budynku, dowolnego obiektu budowlanego. Mamy do czynienia z próbą wprowadzenia takiego przepisu, takiego zapisu, który pozwoli na wykorzystanie bez zgody właściciela jego mieszkania, jego dom, jego jakąkolwiek nieruchomość, dom na działce, czy jakąkolwiek rzecz ruchomą, począwszy od samochodów, a skończywszy na właściwie dowolnym sprzęcie. Oczywiście jest próba wprowadzenia zakazu prowadzenia strajku, czyli również kolejne ograniczenie niekonstytucyjne i takie ogólna mowa o wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych. Tutaj władza sobie gwarantuje właśnie możliwość zobligowania dowolnego tak naprawdę obywatela w tym zakresie. Zatem widzimy, że ten artykuł 43 procedowanej obecnie ustawy jest absolutnie antyobywatelski, jest absolutnie naruszający podstawowe prawa człowieka w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie w ogóle funkcjonowania, w zakresie leczenia się, w zakresie dbania o swoje zdrowie. To jest coś absolutnie niebywałego tak naprawdę w tym zakresie. Tyle mojego podsumowania, jeśli chodzi przedstawienia, jeśli chodzi o uderzenie w podstawowe prawa obywatelskie. Kolejna sprawa to jest kwestia obronności, kwestia bezpieczeństwa. Myślę, że mamy do czynienia z absolutnie absurdalną sytuacją. Sytuacją, która właściwie nie ma analogii po roku 1989, kiedy w Polsce pod względem formalnym nie istnieje system obrony cywilnej. Szanowni Państwo, z chwilą wejścia w kwietniu 2022 roku w życie ustawy o obronie ojczyzny, wszystkie przepisy o obronie cywilnej zawarte uprzednio w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP zostały uchylone. Jest absolutna luka. Nie ma dzisiaj od końca kwietnia 2022 roku żadnych przepisów regulujących funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce. No, w sytuacji wojny na Ukrainie, w sytuacji zaostrzającej się sytuacji na arenie międzynarodowej mamy do czynienia z sytuacją absurdalną, sytuacją po prostu niebywałą, gdzie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie mają zapewnionego bezpieczeństwa na wypadek rozszerzenia się tego konfliktu zbrojnego, na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Natomiast w tejże ustawie, która ma dotyczyć rzekomo ochrony ludności, obronie cywilnej jest poświęconych zaledwie pięć stron, a przypomnę, że cały dokument liczy ponad 100 stron. No to o jakiej ochronie ludności my tutaj mówimy? Tam jest więcej zakazów, nakazów, więcej ograniczeń praw obywatelskich niż w ogóle miejsca poświęconego na obronę cywilną. Tej obronie cywilnej poświęcony jest rozdział 9, który jak powiedziałem liczy blisko 5 stron i co ciekawe, ten projekt zakłada likwidację instytucji szefa obrony cywilnej. No coś niebywałego po prostu. Tak naprawdę wylewa się tutaj dziecko z kąpielą. I moim zdaniem tworzy się absurdalny system, gdzie obrona cywilna ma opierać się przede wszystkim na zasobach straży pożarnej, i tej zawodowej, i tej ochotniczej. No to jest absurd, szanowni państwo, absurd. Przyjrzyjmy się temu, jak funkcjonuje system ochrony ludności na Ukrainie. Ukraina nie jest najlepszym przykładem, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemu obrony cywilnej, ale mimo to
jest ten system na o wiele wyższym poziomie, funkcjonuje na o wiele wyższym poziomie niż w Polsce. I tam nie ogranicza się tylko i wyłącznie do straży pożarnej, ponieważ straż pożarna nie jest od tego, aby prowadzić ewakuację, aby gromadzić wodę, aby gromadzić lekarstwa, aby prowadzić cały system, można powiedzieć, nadzoru nad urządzeniami filtrowentylacyjnymi, schronami i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takich kadr w straży pożarnej. Należałoby zwiększyć te kadry o co najmniej 100 tysięcy, aby straż pożarna mogła udźwignąć to, więc mamy do czynienia z absurdalnym postulatem likwidacji instytucji szefa obrony cywilnej i oparcia całego systemu obrony cywilnej na zasobach tutaj Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. To jest absurd, dlatego że w przypadku wojny, jeżeli nie mamy oddzielnych formacji obrony cywilnej, to właściwie ta ochrona ludności cywilnej nie wykorzystuje prawa do ochrony, które daje prawo międzynarodowe. Formacje obrony cywilnej to są, no, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, odrębnymi formacjami, które mają prawo do używania oznaczeń. To jest taki niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. One nie biorą udziału w walce, są traktowane jako organizacja humanitarna i przysługuje im, zgodnie z konwencjami genewskimi, pełna ochrona z punktu widzenia prawa międzynarodowego. No jak to się ma do funkcjonowania straży pożarnej? No jeżeli tylko i wyłącznie będziemy się opierać na straży pożarnej, to ta straż pożarna, która nie będzie funkcjonowała jako odrębna formacja OC, czyli obrony cywilnej, nie może korzystać z tejże ochrony prawa międzynarodowego. No tu jest kompletny absurd. Pomieszanie z poplątaniem, totalny chaos pojęciowy. W ogóle nie ma definicji obrony cywilnej w tej ustawie. Używa się pojęcia formacja obrony cywilnej, formacja ochrony ludności, podmioty ochrony ludności, kompletna niespójność, kompletny chaos terminologiczny. Co więcej, ta ustawa eliminuje właściwie lokalne zagrożenia, lokalne sytuacje kryzysowe i od razu wprowadza takie pojęcie kryzysu, który musi mieć duży rozmiar. W konsekwencji tak naprawdę, w tejże konsekwencji ani wójtowie, ani burmistrzowie, ani prezydenci nie mogą sami wprowadzić nawet najniższego ze stanów, tych, które proponuje ta ustawa, czyli stanu pogotowia. Czyli w realnej sytuacji wójt gminy nie jest w stanie wprowadzić pogotowia przeciwpowodziowego. Na zasadzie takiej, że będzie wydłużona praca urzędu, będą wprowadzone dyżury i tak dalej, i tak dalej. No przecież to może mieć absolutnie tragiczne konsekwencje dla obywateli. Mamy do czynienia z potężną centralizacją, gdzie minister spraw wewnętrznych i wojewoda mają decydować o takich sprawach, oczywiście także prezes Rady Ministrów. No przecież to jest absurd. Jeżeli każdy kryzys, czy większość kryzysów zaczyna się właśnie lokalnie, zaczyna się na takim, jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia i te władze, jak wójt, prawda, burmistrz i tak dalej, powinny mieć możliwość wprowadzenia tych chociażby tego najniższego stanu pogotowia, prawda? W związku z tym no, mamy tutaj do czynienia z sytuacją no, można powiedzieć, kompletnie absurdalną. Warto także powiedzieć o tym, że ten projekt zakłada powstanie krajowego systemu informacji o zasobach ochrony ludności. Ma być to system informatyczny i no, pytanie jest fundamentalne, czy to ma być ten jednolity system teleinformatyczny, który ma pozwolić na takie scentralizowane zarządzanie, będzie właściwie chroniony. Wiemy o wielu przypadkach zhakowania systemów rządowych, wiemy o wycieku maili chociażby pana ministra Dworczyka, więc fundamentalne pytanie, jak ma być chroniony ten system informatyczny o nazwie Omnibus. To jest oczywiście ważne pytanie. No i wreszcie sprawa kolejna, czyli pewien dualizm, ponieważ komendantami obrony cywilnej mają być z jednej strony komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, w województwie komendant wojewódzki, ale już, szanowni państwo, w gminie czy mieście osoba wyznaczona przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Właściwie nie reguluje się żadnego przygotowania merytorycznego takiej osoby. To może być nominant polityczny, to może być jakaś osoba nie mająca kompletnie pojęcia i rozeznania w kwestiach ochrony ludności i w kwestiach obrony cywilnej. To jest absolutnie dziwne i budzi bardzo głębokie zaniepokojenie.